Dzień dobry, witam serdecznie. Mam wrażenie, że dzisiaj troszeczkę jest taki senny dzień, więc proponuję przygotować sobie jakieś espresso, albo na przykład latte, czy jakąś herbatę. Podobno ta tak mało zaparzona jest taka pobudzająca. A potem koniecznie wziąć udział w naszym konkursie, bo tutaj czekają już pieniądze. Przygotowane jest, uwaga, 500 zł. I to jest premiera tego konkursu, więc ci, którzy lubią nowe wyzwania, będą mieli coś dzisiaj dla siebie. Więc szukamy dzisiaj imienia męskiego z literką Z. Jeżeli takie imię przyjdzie ci do głowy i jest to imię z koperty, to na pewno zdobędziesz 500 zł, więc już w tym momencie myślimy. Natomiast ja przypomnę, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie trwania programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których można zgłaszać się pod wskazane numery. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby wygrać nagrodę, należy znaleźć otwartą linię, a potem prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, w tym przypadku podać imię męskie z literką Z. Łączna pula nagród w naszej wielkiej jesiennej loterii wynosi aż 2 400 000 zł, a pieniądze, które wygrasz, mam nadzieję, już za chwilę wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Regulamin naszej loterii został zaakceptowany przez Izbę Celną, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tą Izbę. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie www.tvn.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. To ja już zadaję to pytanie. Poproszę o imię męskie z, czyli z literką Z. Jeżeli takie imię przychodzi ci do głowy, to już w tym momencie można... O, właśnie, pierwsza propozycja. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co proponujesz? Jakie imię? Mieszko. Nie jest to Mieszko, ale jak pod nietypowo zaczęłaś, czyli nie, że akurat ta Z wyraźnie, tylko szy. Super, fajnie, fajnie. I coś innego, Mieszko, dobrze. Czyli w tym momencie zapisuję pierwszą propozycję. O, już jest następna. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Witam. Powiedz mi, jak masz na imię? Anna. Aniu, to powiedz mi, jakie imię męskie wymyśliłaś? Zygmunt. Zygmunt, czyli zaczęłaś tak. Od literki Z. Super, ale to jeszcze nie jest to imię z koperty, więc zapisuję też podpowiedź od ciebie. Zygmunt. No, nie ukrywam, że jest to premiera tego konkursu, więc sama jestem ciekawa tak naprawdę, jakie imiona będą padały, jak szybko padnie to imię konkursowe. Dzień dobry. Dzień dobry, Franciszek. Franciszek, też nie, pozdrawiam gorąco. A coś panie sobie upodobały te imiona męskie? Panowie, możemy tak własne imię wykorzystać też. Franciszek. O, czyli kolejne. Czy już mamy trzy propozycje. Mieszko, Zygmunt i Franciszek, czyli dzisiaj zupełnie nowy konkurs. Dzień dobry. Witam, co proponujesz? Jakie imię? Zenon, też nie. Od razu wspomnę, że szukamy imion w pełnej wersji, czyli żadnych takich zdrobnień, skrótów, tylko w pełnej wersji imiona, mam nadzieję, się będą pojawiać. Dzień dobry. Dobry. Witam cię. To co może być w kopercie? Jakie imię męskie? Anselm. Jeszcze raz powiedz, jak? Anselm. Anselm. My na końcu, tak? My, Anselm. Och, jakie imię. A-N-Z-E-L-M. Wow, jakie imię. Powiem ci, przyznam się szczerze, że nie kojarzyłam takiego imienia. Niesamowite imię, ależ wy macie pomysły, naprawdę. I dlatego właśnie lubię takie konkursy, które pierwszy raz się pojawiają, bo zawsze czymś mnie zaskoczycie. Tak jak to imię Anselm, bardzo ciekawe. Słuchajcie, myślę, że tutaj wiele opcji nie ma. Świadczy o tym chociażby właśnie ta ostatnia propozycja, więc również to rozwiązanie z koperty powinno pojawić się lada moment. O, może właśnie teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Pierwszy mężczyzna pojawił się w tym konkursie. To jakie imię proponujesz? Zdzisław. Nie jest to Zdzisław. Oj, szkoda. No to w takim razie mamy kolejną podpowiedź, więc też zbliżamy się do koperty cały czas. Zdzisław. Powiem wam, że nawet imion na literkę Z, akurat żeby tak sobie zacząć od litery Z, bo może łatwiej jest tak szukać, nie ma wiele, więc bardzo szybko wykorzystamy takie możliwości. No, Zygmunt, Zenon, Zdzisław. No, mnie akurat na literkę Z przychodzi do głowy jeszcze jedno imię, więc trzeba szukać tego Z też może w środku, może na końcu. Różne opcje tutaj wykorzystujcie. Dzień dobry. Eusebiusz. Eusebiusz, też nie, ale to już kojarzę, tak, to już imię znam. Eusebiusz. Wprawdzie rzadkie, ale faktycznie jest takie imię, Eusebiusz. No to nic, szukamy dalej. Na razie bardzo dobrze idzie, bardzo szybko się tutaj pojawiacie, macie bardzo różne pomysły, łatwiejsze, trudniejsze. I jak na razie wszyscy utrzymują tą zasadę, że tylko wyłącznie imiona w pełnej wersji. Więc oby tak dalej, bo właśnie takie imię w pełnej wersji znajduje się w kopercie. Dzień dobry. Halo? Halo. Witam cię, co proponujesz? Jakie jeszcze imię jest? Juliusz też nie, a faktycznie jest takie imię i ma to Z na końcu.
Juliusz, ale na razie to jest podpowiedź, bo 500 nadal czeka w dalszym ciągu. Zastanawiamy się, co też może być w tej kopercie. Pierwszy raz taki konkurs. Pierwszy raz wybrałam akurat literkę Z. Jakoś tak zawsze ją specjalnie omijałam, bo to nie jest to najłatwiejszy konkurs. Ale dzisiaj postanowiłam, że spróbujemy. Zobaczymy, jak to będzie z tą literką Z. Z odnajdywaniem również pomysłów, no bo o to tutaj chodzi. Przekonajmy się. Albo zrobimy może tak. Ja może ułatwię trochę zadanie, bo to pierwszy raz, to może jest trudniej. Otworzę kilka linii, dobrze? W ten sposób ułatwię zadanie. Uwaga! 3, 2, 1 i zaczynamy. Otworzonych jest kilka linii, więc mam nadzieję, że wszystko będzie szybciej nam sprawniej szło. O! Dzień dobry. Halo? Jakie imię? Czesław. Czesław. Też nie jest to imię z koperty, więc bawimy się dalej. Szukamy dalej w dalszym ciągu do dyspozycji waszej kilka linii otwartych. Czesław. Więc jeżeli tylko są jakieś propozycje, to warto się właśnie teraz zgłaszać, kiedy no, szybciej można trafić do studia. Mieszko, Zygmunt, Franciszek, Zenon, Anzen, Zdzisław. Dzień dobry. Dobry. To jakie jeszcze imię z literką Z jest? Tymoteusz. Tymoteusz. Faktycznie jest to Z, ale nie jest to imię z koperty. Tymoteusz. Tymoteusz. O, już następna osoba. Tymoteusz, już jestem z tobą. Dzień dobry. Dzień dobry, Gerwazy. Gerwazy. A jest literka Z faktycznie, ale też nie. To dobrze, to poszukamy następnego. Gerwazy, czyli mamy następną podpowiedź. O, Gerwazy. Proszę bardzo, jest następna podpowiedź. Ale na razie odpowiedź z koperty nie została podana, czyli jeszcze zostało to imię. Dzień dobry. Dzień dobry. To co proponujesz? Jakie imię? Dyzma. Dyzma, też nie Dyzma. No to w takim razie zapiszę Dyzma. Zobaczcie, jak bardzo różne imiona się tutaj pojawiają. Jednak nie jest najłatwiej znaleźć takie imię. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Co może być w kopercie? Zbigniew. Zbigniew też nie. Patrzę, czy nie było, ale faktycznie nie było Zbigniewa jeszcze. To jeszcze to imię na Z, które nam się pojawiło. Zbigniew. Jeżeli tylko masz jakiś pomysł, a jesteś osobą pełnoletnią, to to jest idealny moment, żeby wykorzystać to, że mamy kilka linii otwartych, o wiele łatwiej dostać się do studia. Dzień dobry, witam cię. Dobry. Jakie to może być imię? Klaudiusz. Nie jest to Klaudiusz, to szukamy dalej, ale skoro nie pojawiło się imię do tej pory, to ja zaproponuję więcej pieniędzy za odpowiedź z koperty. 700 zł, 700 zł dla ciebie i sprawdzamy, jaki masz pomysł. Klaudiusz jeszcze wykluczamy. Klaudiusz. Bo to też już padło. I już szukamy następnego pomysłu. Gdzie jeszcze może być ta literka Z? Tym bardziej, że jest więcej niż jedna linia otwarta, więc o wiele łatwiej się dodzwonić do studia. Dzień dobry. Szczepan. Szczepan. Szukamy dalej, ale dziękuję ci za tą propozycję. Mamy kolejny krok do przodu. Szczepan. Też wykluczone już jest. Sprawdzone. Dzień dobry, witam cię. Co proponujesz? Jakie imię męskie z literką Z? Przemysław. Przemysław. Nie jest to imię za 700 zł, ale może następne, może to już będzie to. Czyli Przemysław. Przemysław. Wiele imion jest już wyeliminowanych. I przyznam, że nie sądziłam, że będzie ich aż tyle. Myślałam, że gdzieś mniej więcej już tutaj powinno paść to imię, bo myślałam, że tych propozycji jest bardzo, bardzo mało, ale jesteście tak pomysłowi. Na przykład no, takie imiona jak, nie wiem, Anselm czy Dyzma się tutaj pojawiają, więc naprawdę jesteście bardzo pomysłowi. Dzień dobry. Halo? Halo. Witam cię. Jakie imię wymyśliłaś? Tobiasz. Tobiasz. Gramy dalej. To jeszcze nie jest to, ale Tobiasz jest jak najbardziej dla nas super podpowiedzią. Tobiasz. I już kolejna osoba ma pomysł. Super, że tak szybko macie te pomysły. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie jeszcze imię męskie pasuje? Grzegorz. O, faktycznie Grzegorz. Takie proste imię pasuje. No ale no niestety nie jest to imię z koperty. Natomiast bardzo fajny pomysł. Patrzcie, zapomnieliśmy o takim prostym imieniu jak Grzegorz. Grzegorz, czyli mamy następne imię i szukamy dalej. Jakie jeszcze imię męskie nam tutaj pasuje, żeby ta literka Z była? Może być na początku, może być na końcu, w środku. Dzień dobry. Dobry. Witam cię serdecznie. Jakie to może być imię? Erazm. Erazm. Też nie jest to imię, za które mogę zapłacić. Erazm. Erazm. Czyli mamy następną podpowiedź dla tych, którzy szukają. Jeżeli ktoś kogoś kusiło, żeby powiedzieć Erasmus, to już wiadomo, że nie. Czyli szukamy jakiegoś innego pomysłu. Zostało już bardzo niewiele możliwości, tak mi się wydaje. Jak patrzę na to, co jest na tablicy, no to wydaje mi się, że naprawdę bardzo niewiele nam tego zostało. Co jeszcze byłbyś w stanie wymyślić? Dzień dobry. Kazimierz. A nie było Kazimierza? O, faktycznie nie było Kazimierza. No nie jest to imię z koperty, ale popatrzcie, jeszcze takie proste imię nam się tutaj znalazło. Kazimierz.
czyli mamy kolejną propozycję wykluczoną. Tutaj nawet dwa razy literka Z się pojawia, więc i w środku, i na końcu. No dobrze, no to szukamy dalej. Można sobie zaczynać od kolejnych liter alfabetu, przypominać sobie po prostu imiona męskie, sięgnąć po kalendarze. A sprawa wygląda następująco. W kopercie ukryłam jedno imię. Jest to imię męskie w pełnej wersji językowej z literką Z. Jeżeli powiesz mi to imię na antenie, masz 700 zł. Od razu stajesz się ich właścicielem. I to może być już za moment. Dzień dobry. Halo? Halo. Witam. Jakie to może być imię? Mariusz. Nie jest to imię Mariusz, ale dziękuję ci za kolejną podpowiedź, bo cały czas zbliżamy się do tej koperty. Mariusz. Czyli następne imię wykluczamy. Czyli widzę, że tak popularna jest ta też literka Z gdzieś tam na końcu. To też jest jakiś sposób. Niektórzy zastosowali taką taktykę, że na początku, czyli na przykład Zygmunt czy Zbigniew imiona się pojawiły, a jeszcze inni wolą gdzieś umieścić w środku, tak jak na przykład przy Eusebiusz imieniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. A jaki ty masz pomysł? Jakie imię? Baltazar. Baltazar, jaka fajna propozycja. Nie jest to propozycja z koperty, ale bardzo mi się podoba. Baltazar. Baltazar. No, czego jeszcze nie było? Bo gdzieś cały czas krążycie, macie te różne pomysły. Faktycznie jesteście dzisiaj naprawdę twórczy, bo dosłownie co chwilę ktoś się dodzwania z nowym pomysłem. I czasami bardzo zaskakujące nawet są te pomysły. Ale gdzieś krążycie wokół tego imienia, które jest w kopercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No to może teraz już będzie ten strzał. Jakie to imię? Józef. Józef? No nie jest to Józef, nie jest to Józef, czyli mamy kolejną podpowiedź. Józef. Czyli znowu jesteśmy, czyli cały czas coraz większa szansa na to, że trafisz na imię z koperty. Oczywiście też coraz trudniej jest znaleźć coś nowego, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale gdzieś tam cały czas rosną twoje szanse na to, że trafisz konkretnie w to imię i 700 zł będzie należało do ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Jak myślisz, jakie to imię? Idzi. Idzi też nie idzi. No dobrze, no to w takim razie wpisujemy następną propozycję. Idzi. Dobrze, i umówmy się tak, ja jeszcze raz otworzę więcej niż jedną linię, tak żeby było łatwiej się tutaj dodzwonić. Chciałabym ułatwić ci podanie mi poprawnej, mam nadzieję, odpowiedzi i wygranie pieniędzy. Więc uwaga, gotowi, są pomysły? To 3, 2, 1 i już w tym momencie uruchomione. Więcej niż jedna linia. Dzień dobry. Dzień dobry. No to mam nadzieję, że to już jest to. Jakie to imię? Ireneusz. No nie, nie jest to Ireneusz. Gramy dalej. Kto ma jakiś inny pomysł? Ireneusz. Czyli kolejna propozycja. Dzień dobry. Witam serdecznie. Halo? Halo? Co pan proponuje? Jakie imię? Arkadiusz. Nie jest to Arkadiusz, niestety. Arkadiusz. Arkadiusz, może masz jeszcze jakiś inny pomysł, może swoje imię wykorzystasz, albo imię osoby jakiejś bliskiej, czy kolegi, znajomego. Dzień dobry. Halo? Zenobiusz. Jeszcze raz proszę? Zenobiusz. Zenobiusz, nie jest to Zenobiusz, ależ wy wymyślacie fajne propozycje. Zenobiusz. Zenobiusz. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieczysław. Mieczysław, to też jest podpowiedź, bo na razie nie mogę za takie imię zapłacić. Mieczysław. Mieczysław. No, ja nie wiem, jak wy w ogóle to robicie, że jesteście w stanie wymyślać tyle jeszcze pomysłów, gdzie mi wydawało się, że już to już jest koniec. A może teraz? Dzień dobry. Dobry. Witam. To jakie jest to imię z koperty? A myślę, że Eugeniusz. Eugeniusz, nie jest to imię z koperty. Eugeniusz. Eugeniusz. Geniusz. Z drugiej strony naprawdę jesteście no, bardzo kreatywni, mnóstwo tutaj pomysłów się pojawiło. Jeżeli tylko jeszcze jakiś jeden przychodzi ci do głowy, a jesteś osobą pełnoletnią, to już naprawdę bardzo duża szansa, że trafisz na odpowiedź z koperty, a wtedy 700 zł gwarantuję ci, wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Tylko sięgnij po telefon, wykręć któryś z tych numerów, by znaleźć otwartą linię. Dzień dobry. Dzień dobry, Zeus. Zeus, o jaka ciekawa propozycja, też nie, ale fajna, fajna propozycja, Zeus. Zeus. No dobrze, uwaga, to zrobimy tak. Przez to, co to jest sobie wszystko na tablicy, przez to, ile macie tutaj pomysłów, 1000 zł oferuję za imię z koperty. Równy, okrągły 1000 zł, więc ja już widzę, jak niektórzy, taka żaróweczka się zapala, co ja zrobię z tymi pieniędzmi. Ale zanim zaczniesz dzielić skórę na niedźwiedziu, najpierw trzeba jakiś pomysł mieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jeszcze został nam pomysł? Krzysztof. Imię?
A no faktycznie, nie było, Krzysztof. To szkoda, że nie ma również w kopercie, bo byłoby już 1000 zł, nie 700. Krzysztof, czyli już też wykluczymy sobie imię Krzysztof i szukamy dalej. Czyli jakie jeszcze imię inne nam zostało? Zawsze, kiedy mi się wydaje, że to już absolutnie jest koniec, nie może być żadnego innego imienia, tylko to, co w kopercie, to wy przychodzicie z jakimś kolejnym pomysłem, który mnie zaskakuje zupełnie. No poszukaj jeszcze jakieś imię męskie z literką Z. Ja wiem, że na tym etapie już jest ciężko wymyślić jakąś propozycję. Ja wiem, że to jest nowy konkurs. Jeszcze nie bawiliśmy się z literką akurat Z, więc może też trzeba będzie inaczej szukać tych imion, skupić się na innych rzeczach, ale mam nadzieję, że się uda, że za moment przyjdzie ci do głowy ten konkretny pomysł. Może już przyszedł. Może nawet nie wiesz, że on jest wart 1000 zł. To co, sprawdzamy? Dzień dobry. Ramzes. Ramzes też nie. Ramzes, ale fajne macie pomysły. Ramzes. Super to imię. Naprawdę, ktoś, jeżeli szuka teraz imienia dla syna, to ma tutaj pełny, że tak powiem, spis imion. Słuchajcie, jeżeli pojawiają się takie propozycje jak Ramzes, to wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest znaleźć już jakiś nowy pomysł. Że ciężko jest znaleźć jakieś jeszcze kolejne imię. To nie są łatwe, popularne imiona, prawda? Ramzes. Zresztą ten Anselm mnie chyba tutaj najbardziej dzisiaj zaskoczył, więc naprawdę bardzo różne pomysły mieliście dzisiaj. Ja bym potrzebowała taki jeszcze jedno imię męskie z literką Z. Właśnie ten z koperty, bo on jest wart 1000 zł. Ja myślę, że jesteśmy dosłownie o krok od tego. Patrząc na to, co dzieje się na tej tablicy, może teraz się uda. Dzień dobry. Halo? Halo. Witam cię. Jakie to może być imię? Izydor. I znowu muszę powiedzieć nie, szukamy dalej. Izydor. Dobrze, czyli wykluczamy już kolejną propozycję. Izydor. Czyli znowu krok do przodu robimy, nic się nie dzieje. Nawet jeżeli to nie jest imię z koperty, to zawsze robimy tutaj krok do przodu. Jesteśmy coraz bliżej tego rozwiązania. Szukamy jeszcze tego jednego imienia. Nawet jeśli wydaje ci się, że już nie może być, no nic nowego, nie przyjdzie ci nic nowego do głowy. Coś jest, bo coś jest w kopercie. Dzień dobry. Dobry. Witam panią. Jakie to może być imię męskie? Ziemowit. Też nie. Ziemowit. Niestety, no. Ale jestem pod wrażeniem. Macie takie pomysły. Ziemowit. Dobrze, umówmy się może tak. Ja doceniam nowe pomysły. Dlatego za każdy nowy pomysł będzie nagroda. Będzie to 50 zł. Ja od razu to umieszczę na tablicy, żeby było wiadomo. Czyli 50 zł teraz będzie za każdą nową propozycję, która się tu pojawi. Jeżeli podasz mi odpowiedź natomiast z koperty, wygrywasz 1000 zł. Ale tak czy owak, każdy wysiłek, trud, czyli podanie nowego pomysłu jest tutaj nagradzany. Jest przygotowana nagroda pocieszenia. Dzień dobry. Halo? Halo, witam cię serdecznie. 3, 2, 1. Halo, tak? Jaki masz pomysł? Janusz. Janusz, nie było Janusza, czyli 50 zł dla ciebie, gratuluję serdecznie, ale cały czas walczymy o 1000, bo jeszcze jest do wzięcia 1000 zł. Janusz, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, co pan proponuje? Swoje imię pasuje? Pasuje pana imię może? Jerzy. Nie było jeszcze i to jest pana imię, tak? Pan tak ma na imię? Nie, tak nie ma. Nie, na imię. A szkoda, bo myślałam, że może pana imię pasuje. Ale za Jerzego też są pieniądze, bo jest 50 zł. Jerzy, przez chwilę tutaj widzę, że się nie zrozumieliśmy, ale chodzi mi o to, że słuchajcie, może akurat szukamy daleko, a właśnie czyjeś imię w ogóle tutaj pasuje. Można zarobić na takim imieniu, więc czasami tak bywa, że zapominamy o najprostszych rzeczach. Więc tak, mamy Janusz i Jerzy, za które zapłaciłam. Natomiast jeszcze w tym momencie, 1000 zł do wygrania, dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Jakie imię podasz? Flawiusz. Flawiusz za 50 zł. Gratuluję serdecznie. Flawiusz. Flawiusz. Popatrzcie, nikt teraz nie przegrywa. Jeżeli tylko wymyślisz coś nowego, chociaż wiem, że ciężko jest wymyślić coś nowego, to masz gwarantowane pieniądze. Masz 50 zł, a w każdej chwili jest możliwość zabrania 1000 zł dla siebie, więc myślę, że naprawdę jest to fantastyczna perspektywa. Myślimy jeszcze. Imię męskie. Z literką Z. Wymyślisz coś jeszcze? Tak, żeby no, nie było to żadne z imion, które już mamy na tablicy. Ja wiem, że jest ciężko, bo już mnóstwo pomysłów było. No ale dzięki temu spora szansa, że trafisz na hasło z koperty.
No więc co może jeszcze tutaj pasować? Pomyśl przez chwilę. Zedna, może na początku, może na środku, może w końcu. Jeżeli tylko masz ukończone 18 lat, to nie zwlekaj, tylko pojaw się tutaj ze swoją propozycją. Dzień dobry, witam. Jakie imię? Proszę, jaka jest... Jonasz. Jonasz, to jest imię za 50 zł, gratuluję serdecznie, ale jeszcze szukamy dalej tego imienia za 1000 zł. Jonasz, o, proszę bardzo. Flawiusz, Jonasz, Jerzy, Janusz to były te imiona, za które zapłaciłam. Mamy również mnóstwo podpowiedzi na tablicy. Tylko kto będzie potrafił te wszystkie informacje jakoś zebrać razem i wymyślić takie imię, którego jeszcze nie było? Takie imię, które znajduje się w kopercie. Czyli to, które warte jest 1000 zł, tym bardziej, że jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. No, myślę, że dosłownie krok dzieli nas od tego rozwiązania. Już praktycznie nic nie zostało, prawda? Tylko to imię. No, nawet jeśli jeszcze coś innego padnie, to zawsze jest to 50 zł, czyli jest ta nagroda. Dzień dobry. Witam, halo. Halo. Jakie to może być imię? Dionizy. Dionizy, nie było Dionizego chyba z tego Dionizy. Co... Nie było, czyli jest dla pana 50 zł. Gratuluję serdecznie. Czyli jest nowy pomysł jeszcze. Dionizy. Dionizy, naprawdę was podziwiam. Coś niesamowitego, co wy robicie z tym konkursem. Ale nie wiem, dlaczego wy tak strzelacie gdzieś naokoło tego imienia. O, może teraz. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień dobry. No, słucham. Słucham bardzo uważnie. Jaka jest odpowiedź? Tadeusz. Tadeusz, nie było Tadeusza? No nie chce mi się wierzyć, naprawdę? Faktycznie Tymoteusz, a Tadeusza nie było. To 50 zł dla pana, że pan to znalazł jeszcze. No, czasami nie trzeba szukać daleko. Tadeusz. Myślę, że jakiś Tadeusz spokojnie mógłby się znaleźć też przed telewizorem, prawda? Wygrało już w tym momencie 6 osób. Ja mam nadzieję, że ta siódma... O, siódemka jest szczęśliwa ponoć, prawda? Może ta siódma osoba wygra 1000 zł. Co myślicie o tym? Sprawdzimy, jakie będzie kolejne imię. Spokojnie przeszukaj jeszcze swoją pamięć. Na pewno nie jest to Janusz, Jerzy, Flawiusz, Jonasz, Dionizy ani Tadeusz, bo takie imiona już były, za nie zapłaciłam. Były też różne inne imiona, mnóstwo ich, no można się przyjrzeć, to są wszystko podpowiedzi. Czego nam jeszcze tutaj brakuje? Może przechodzić z głowy, tak przez chwilę się skup, nawet jeśli myślisz, że już na pewno nic nie znajdę. Spokojnie, zastanów się przez chwilę. Tak potraktuj to jako zabawę. Na pewno nic nie znajdziesz? Na pewno żaden pomysł nie przyjdzie ci do głowy? Tym bardziej, że teraz za każdy płacę. Jest już teraz duża, duża szansa na 1000 zł. I ta cisza świadczy o tym, że pewnie już jakaś burza mózgów jest teraz przed telewizorami, że pracujecie intensywnie nad opracowaniem, wymyśleniem czegoś nowego. Wcale się nie dziwię, na tym etapie jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Ja przyznam szczerze, bo pierwszy raz ten konkurs prezentuję. Ja myślałam, że on gdzieś się skończy, no najwyżej tutaj, bo to już nie będzie pomysłów, a wy jesteście niesamowici. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, to jaki jeszcze jest pomysł? Alojzy. A nie było Alojzego? Też faktycznie nie było, czyli jest 50 zł. Gratuluję serdecznie, no faktycznie, Alojzy. Ale jak widzicie, nie jest to imię z koperty, czyli dalej szansa na 1000 zł. W dalszym ciągu rozwiązanie warte 1000 zł, ale mamy te wszystkie podpowiedzi również, te imiona, za które zapłaciłam, które teraz widzicie, ale również te podpowiedzi, które były wcześniej, więc wiemy, co wykluczyć, tylko no, właściwie nie na tym polega trudność, tylko na tym, żeby znaleźć coś, czego tutaj nie ma, o czym wszyscy inni zapomnieli, albo no nie wiem, ci, którzy wiedzieli, nie zadzwonili, nie spróbowali. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Jakie to może być imię? Szymon. Szymon chyba był. Zaraz, był Szczepan. Nie było Szymona? Nie było Szymona. Popatrzcie, takie proste imię, więc ma pan 50 zł. Gratuluję, udało się. Ale no jeszcze cały czas gramy o to 1000 zł. Szymon, ja byłam przekonana, że już był. A tu faktycznie jeszcze Szymona nie było. No dobrze, Alojzy, Szymon, Tadeusz, Dionizy, Jonasz, Flawiusz, Jerzy, Janusz. Mnóstwo tych imion już było. Za te zapłaciłam, które przed chwilą przeczytałam. Już, no, ciężko przeliczyć, ale popatrzcie, tyle, ile również było tutaj imion. Natomiast zapłaciłam już 2, 4, 6, 8. 8 imion było takich, za które zapłaciłam, więc 8 osób wygrało. Dzień dobry. Amadeusz. Amadeusz, no niestety nie imię z koperty, ale jest 50 zł, więc gratuluję. Amadeusz, popatrzcie, opłaca się zadzwonić nawet chociażby po nagrodę pocieszenia.
A tym bardziej, że każda taka propozycja, każde takie imię, to już jest olbrzymia szansa, że będzie już imię z koperty. Czyli, że będzie już nie 50, a 1000 zł zagwarantowane, więc chyba warto dla takich pieniędzy spróbować dać sobie szansę. Jakby co, no zawsze 50 zł do portfela jest. Tym bardziej, jeżeli masz na przykład dwa pomysły, super, można najpierw jeden wykorzystać, 50 zł jest, potem drugi, może już 1000 zł będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. To co w tej kopercie może być? Myślę, że to jest imię Włodzimierz. Włodzimierz? No nie jest to imię Włodzimierz, ja szybciutko sprawdzę, na pewno Włodzimierza sprawdzała pani, nie było tutaj? Nie. Nie było, no to 50 zł dla pani, gratuluję serdecznie. Włodzimierz, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że proponuję, uwaga, 1200 zł za imię z koperty, czyli znowu ta stawka idzie w górę, znowu daje więcej pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę pocieszenia, to już uwaga, 100 zł, pełne 100 zł, nie 50, czyli dwa razy więcej. Popatrzcie, jak to wszystko się zmienia, dlatego że jest coraz ciężej, czyli 100 zł w tym momencie do wygrania. Zadowolny nowy pomysł, a 1200 zł jest za hasło z koperty. No i teraz wszyscy, burza mózgów, wszystkie tutaj szare komórki szaleją i szukamy jeszcze jakiegoś imienia. Imię męskie w pełnej wersji z literką Z. To są moje warunki. Takie, którego jeszcze dzisiaj tutaj nie mieliśmy. I na pewno masz pieniądze. 100 czy 1200 zł? Zaraz zobaczymy, na pewno zaraz też coś jeszcze zamyśli. Spokojnie się wszyscy zastanawiają. Może być już trochę trudno, mam nadzieję, że nie będziesz się poddawał, tylko właśnie tym intensywniej poszukasz. Jeszcze gdzieś jakieś imię z literką Z. Na pewno gdzieś słyszałeś, obiło ci się jakieś o uszy imię. Może zaczynać od kolejnych liter alfabetu, próbować co, o jakie jeszcze imię tutaj było, na przykład na literkę A, na literkę B. Witam serdecznie. Halo? Halo. Jakie to może być imię? Tomasz. Tomasz? Nie był, bo faktycznie, czyli 100 zł za imię Tomasz. Gratuluję. Tomasz, ale w dalszym ciągu czeka 1200 zł. O, proszę, jeden teraz telefon za drugim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. A jesteś osobą pełnoletnią? Tak. To jakie to imię? Łukasz, może być. Łukasz. No to za Łukasza 100 zł, gratuluję serdecznie. Jedna propozycja, jedna, tylko to też było uczciwie wobec wszystkich. Czyli pierwsza odpowiedź się liczy, a później już buchnę, nic nie słyszę. Czyli tak, Tomasz, Łukasz, to są te dwie propozycje, które padły ostatnio za 100 zł. Wcześniej słyszeliśmy też za 50 zł Włodzimierz, Amadeusz, Szymon, Alojzy, Tadeusz, Dionizy, Jonasz, Flawiusz, Jerzy, Janusz. Popatrzcie, ile tego było, jeszcze wcześniej ile imion mieliśmy. Więc no, teraz naprawdę jest olbrzymia szansa, że to już będzie to, tylko ciężko wymyślić coś nowego, prawda? Ja wiem. Dzień dobry, witam. Halo? Tak. Witam pana. Co pan wymyślił? Jakie Halo? Imię? Zachariasz. Zachariasz! Jest 100 zł! Jest 100 zł! Zachariasz. Wow. Zachariasz. I zaraz jeszcze, jak ortograficznie, żeby to dobrze zapisać. Zachariasz, już tak się w tych imionach gubię, ale wszystko chyba się zgadza. Czyli tak, Tomasz, Łukasz, Zachariasz, to są te ostatnie propozycje, które padły i już pamiętajcie, że ta nagroda pocieszenia jest 100 zł, tak? Nie 50, tylko tutaj była podwyżka 100 zł. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, co pan zaproponuje, jakie imię? Mateusz. Proszę, takie proste imię, 100 zł jest za nie, świetnie. Czyli Mateusz, to ja może tak tutaj odsunę i teraz Mateusz zapiszę, o tutaj Mateusz. Mamy kolejne imię. Słuchajcie, to już jest dowód na to, jeśli ja przesuwam kopertę i kombinuję na tablicy, to znaczy, że to już jest czas, żeby zakończyć konkurs, bo już nie mam miejsca. Oczywiście każde nowe imię w dalszym ciągu warte jest 100 zł i to imię z koperty jest warte 1200 zł, więc w każdej chwili już teraz może paść ta odpowiedź. No, ja jako podpowiedź mogę dać taką podpowiedź, że warto im szukać imion z SZ, z szy na końcu. Czyli te wszystkie imiona, które ostatnio się pojawiły, Tomasz, Łukasz, Zachariasz, Mateusz, Janusz, Jonasz, to wszystko były bardzo dobre propozycje, one były na dobrym tropie, można powiedzieć, więc szukajcie dalej tego rodzaju imion i myślę, że za moment otworzymy kopertę, możesz nawet kolejna propozycja, to już będzie to. Czyli sami intuicyjnie doszliście do tego, że to jest dobry trop. Popatrzcie, ostatnio cały czas takie imiona właśnie padają.
Tomasz, Łukasz, Zachariasz, Mateusz, to są ostatnie propozycje za 100 zł. I wszystkie właśnie mają na końcu to szy. No, więc jakby tak dalej pójść w tym kierunku, to co jeszcze się pojawi? Dzień dobry. Halo. Witam, jakie to może być imię? Dezyderiusz. Dezyderiusz, wow! 100 zł dla pana. Dezyderiusz. Dezyderiusz. Przyznam, że długo musiałabym się zastanawiać, żeby wymyślić to imię. Naprawdę, jestem pełna podziwu dla waszych pomysłów. Szukamy dalej. I bardzo dobrze, że słuchacie tych podpowiedzi. Tak jak powiedziałam, to jest dobry trop. Ta końcówka szy to jest bardzo dobry trop, czyli zatrzymajmy się przy tym i jeśli myślisz o kolejnych imionach, to właśnie, żeby ta końcówka była szy, bo to jest bardzo dobry trop. Tutaj zostańmy przy tym. Kto jeszcze ma jakąś propozycję? 100 zł jest za każdą nową propozycję, a 1200 zł za to hasło, które tutaj cały czas czeka na was. Co to może być za imię? Kto to wymyśli? Jestem bardzo ciekawa, kto wypowie to imię na antenie, skoro już wiemy, jaka jest ta końcówka. To żeby tylko ten jeszcze początek jakoś wymyślić. Spokojnie się jeszcze zastanów, skoro nie Mateusz, Tomasz, Łukasz, Zachariasz, Dezyderiusz ostatnio właśnie był, Janusz, Jonasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, co pani proponuje? Witam serdecznie, Zygfryd. Zygfryd. Nie jest to propozycja z koperty, ale jest 100 zł dla pani, więc bardzo serdecznie gratuluję. Zygfryd. No wprawdzie pasuje tutaj, ale ja bym jednak skorzystała z tej podpowiedzi, bo jest szansa na 1200 zł. Dzień dobry. Ireneusz. Ireneusz, a nie było? Coś mi świta, że chyba był. Tak mi się wydaje, zaraz sprawdźmy szybciutko. Jest, ach, no dobrze mi się wydawało. Nie mogę nic zapłacić. Jednak już taki moment przychodzi, że ciężko jest wymyślić coś nowego, ja wiem. Dlatego popatrzcie jeszcze raz na tą tablicę. Zwróćcie uwagę na te imiona, które były. Tam sobie zerkajcie czasami, jeżeli jakieś imię wpadnie ci do głowy. Nawet nie musisz tak czytać do końca tych wszystkich imion, ale sprawdź na tą literkę, na przykład na I, widzę tutaj coś na I, o, i już widzę na przykład, że jest Idzi Ireneusz, tak? I wiem, że to już było. Więc może w ten sposób, żeby sobie jakoś pomóc jednak, żeby nie pojawiać się tutaj z pomysłem, który już był, bo to niestety jest pomyłka. Wtedy nie mogę zapłacić. A szkoda, bo już za każdy nowy pomysł jest 100 zł. Dobrze, wiecie co? Nawet zapłacę więcej. Zrobimy tak, 200 zł. 200 zł za nową propozycję. O ile nie będzie to odpowiedź z koperty. Bo jeśli będzie to odpowiedź z koperty, to zapłacę, uwaga, 1500 zł. Czyli 1500 zł za odpowiedź z koperty. Tutaj mamy 200 już będzie, o, tak zaznaczę. O, i już mamy jakąś nową propozycję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co jeszcze przychodzi do głowy? Jaki pomysł? Miłość. No, Miłosz, a Miłosza nie było. Jeszcze też sprawdzę, bo już jestem pewna. Tych Miłosza chyba nie było. Pięknie, czyli jest 200 zł dla pani. Bardzo serdecznie gratuluję. Miłosz, no faktycznie jest to esz na końcu, więc wszystko pięknie, jest na dobrym tropie. Tak jak powiedziałam, to szy niech wam w pamięci zostanie, bo to jest bardzo dobry trop. Myślimy już nad tą kopertą, co? Już może kolejna odpowiedź to będzie to. No nie jest, skoro nie jest to Miłosz, nie jest to Dezyderiusz i Mateusz, nie jest to Janusz, Jonasz, Amadeusz też był, Tomasz, Łukasz, Zachariasz. Co jeszcze zostaje? Dzień dobry. Halo? Halo. Witam. Witam. Jakie imię pasuje jeszcze? Wirgiliusz. Wirgiliusz. No 200 zł jest za to imię. Gratuluję serdecznie. Wirgiliusz, to może, o, tutaj zapiszę. Wirgiliusz. Czyli 200 zł za to imię jest i szukamy dalej. Popatrzcie, czy już nawet nowy pomysł jest, ma bardzo atrakcyjną nagrodę. Ale ja myślę, że dosłownie to jest kwestia sekundy i możesz trafić na imię z koperty. Zresztą popatrzcie, jakie imiona już są szy z literkami było. Był tak, żeby na końcu było. Eusebiusz był, Tymoteusz, Juliusz jeszcze był wcześniej. Tutaj mieliśmy Klaudiusz, Tobiasz, Wirgiliusz to był ostatnio, Mariusz, Ireneusz, Arkadiusz, Zenobiusz też był, Eugeniusz, potem mieliśmy jeszcze Mateusz, Dezyderiusz, Miłosz, Janusz, Jonasz, Tadeusz, Amadeusz, Tomasz, Łukasz i Zachariasz. Było tego trochę, popatrzcie, czyli ile już tych imion z szy na końcu mamy wykluczonych, czyli zostaje nam jeszcze co z tym szy na końcu?
bo sobie ustaliliśmy, że to jest bardzo dobry trop, czyli zostajemy przy takich imionach. No. No, nawet jeśli podasz mi inną propozycję, inna przyjdzie ci do głowy, a nie ta, to masz 200 zł. Spokojnie, można się też zgłosić z inną, ale jeśli chcesz trafić w to, czyli w 1500 zł, to w tym momencie jest na to szansa, jeżeli podasz mi takie imię. Pamiętaj, to szy na końcu to jest bardzo dobry trop. Żeby wykluczyć te imiona, które już były. Zastanów się przez chwilę. Tym bardziej, że nagroda bardzo wzrosła. Mieliśmy 500, mieliśmy 1000, 1200, 1500 zł teraz jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to może być imię? Bartosz. Bartosz nie było, czyli 200 zł dla ciebie. Gratuluję serdecznie, ale jeszcze szukamy. Bartosz, tutaj może zapiszę. Bartosz. Jestem pełna podziwu. Coś niesamowitego, co wy robicie z tą zagadką. To zrobimy tak. 300 zł to będzie nagroda pocieszenia. Już nawet tego nie zapisuję na tablicy, tylko mówię oficjalnie 300 zł. To jest nagroda pocieszenia za każdy nowy pomysł. No i cały czas 1500 zł za kopertę. Ale żeby mi ciekawość, kto z was w ogóle myśli teraz o tym imieniu? Może są takie osoby? Chciałabym im powiedzieć, tak, to jest to, masz 1500 zł, no ale nie mogę. Musisz pojawić się tutaj w studio. To kto jeszcze wie? Jakieś imię męskie w pełnej wersji. Ja prosiłam was, żebyście się skupili raczej na tych imionach z szy na końcu, bo to jest dobry trop. Jeżeli tylko masz ukończone 18 lat, to w tym momencie nawet możesz odebrać 1500 zł. Nawet jeśli podasz jakieś inne imię, to jest 300 zł. Dzień dobry. Halo? Dobry. Witam. Co wymyśliłaś jeszcze? Lucjusz. Lucjusz. Nie było, czyli jest 300 zł dla ciebie. Lucjusz. Patrzcie, jakie niesamowite imiona się tutaj pojawiają. Lucjusz. Faktycznie jest szy na końcu. Dobrze, słuchajcie, ogłaszam, że odpowiedź z koperty warta jest w tym momencie, uwaga, równe, 2000 zł. 2000 zł za jedno imię? To jest możliwe tu i teraz. To nie są żarty. Na tym etapie jest strasznie ciężko coś wymyślić. Dlatego też ja proponuję tak wysoką nagrodę. 2000 zł za tą niepozorną karteczkę tam w środku. Co na niej jest napisane? Jakie to może być imię? Jeżeli podasz mi jakąś inną, nową propozycję, masz i tak 300 zł, więc to już jest bardzo fajny zastrzyk dla portfela, prawda? Zadowolne nowe imię. A może akurat to będzie już właśnie to? Może to już będzie imię za 2000 zł? Tutaj jest teraz w tym momencie naprawdę olbrzymia szansa, to jest kwestia jednej odpowiedzi. I to będzie koniec konkursu. I to będzie 2000 zł dla ciebie. Zastanów się jeszcze przez chwilkę, daję ci teraz momencik, możesz spokojnie sobie prześledzić to, co było. Tutaj mamy już trochę tych odpowiedzi z szy na końcu. Pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, to poproszę o takie imię. Dariusz. Dariusz nie było imienia? No proszę, czyli 300 zł dla ciebie, gratuluję serdecznie. Dariusz, no faktycznie, masz na końcu. Dariusz. Dariusz, słuchajcie. No po prostu chyba zwariowałam, ale jestem tak pod wrażeniem tego, co wy dzisiaj zrobiliście, że daję 0,5 tysiąca za nową propozycję. A co, szalejemy. 0,5 tysiąca za jakiekolwiek nowe imię, które tu pasuje. To nie jest żart. 0,5 tysiąca jest za imię, które nie jest w kopercie. A imię, które jest w kopercie, to 2000 zł. Więc popatrzcie, jakie pieniądze rozdaję za dowolny wysiłek włożony w ten konkurs. Czyli już za jakiekolwiek nowe imię jest 0,5 tysiąca. Zaczynaliśmy, popatrzcie, od takiej sumy za imię z koperty. A tutaj płacę za dowolne imię 0,5 tysiąca. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak się teraz będzie myślało przy takiej motywacji. Każde imię, które ma Z literkę, już nawet nie musi być to szy. No oczywiście wtedy jest większa szansa na 2000. Sprawdzamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Jakie to imię? Jakie to imię? Dzień dobry. Aureliusz. Aureliusz, masz w tym momencie 0,5 tysiąca złotych. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Ale słuchajcie, dobrze, że to imię się pojawiło. Ja szybko zapiszę Aureliusz. Aureliusz. Tutaj pani była blisko, dlatego że jest imię w kopercie, które rozpoczyna się właśnie literką A, więc tutaj ten początek i ten koniec były bardzo dobre, tylko z tym środkiem coś jest nie tak, trzeba go jakoś zmienić i będzie 2000 zł. Jeżeli nie masz pomysłu, zawsze możesz zadzwonić z jakimś innym imieniem i 500 zł i tak jest za każde nowe imię. Jeśli nie jest to Aureliusz, a wiemy, że no, nie jest to również Amadeusz i nie jest to również, jakie tutaj mieliśmy jeszcze imię na A, szybko prze,
Amadeusz, Arkadiusz i Aureliusz. Takie trzy imiona na literkę A i końcówka szy się pojawiły. Jeżeli nie jest to żadne z tych trzech imion, no właśnie, co nam zostaje? Jakie imię? A i szy. Na pewno kojarzysz imię, na pewno, tylko no, żeby przyszło ci właśnie teraz do głowy, to jest ten problem. Jeżeli będzie takie inne imię, nie ma sprawy, jest 500, czeka za każdy nowy pomysł. Tyle, że za ten z koperty jest to 2000 zł, a popatrzcie, jak jesteśmy blisko, że tutaj pani była naprawdę blisko, miała i początek dobry, i koniec dobry, tylko ten środek jakoś trzeba zmienić. No, nawet jeśli podasz mi jakieś inne imię, to i tak masz 500. Ale wydaje mi się, że skoro jest już taka podpowiedź, tyle informacji, to może to już będzie to. To może to już będzie to imię z koperty za 2000 zł. Jak myślisz, uda się? Uda ci się znaleźć takie imię? Skoro jesteśmy już tak blisko, skoro tyle wiadomo, wiadomo jaki jest początek, wiadomo jaki jest koniec. Tylko ten środek trzeba jakoś zamienić. A i szy na końcu. Co to może być za imię? Męskie w pełnej wersji? Pomyśl przez chwilę, zastanów się. Nie mów od razu nie wiem, bo tak najłatwiej powiedzieć nie wiem, no ale wtedy nie ma pieniędzy. Pomyśl przez chwilę. Jak nie przyjdzie ci nic do głowy, to trudno, to nic nie przyszło, próbowałeś. A może akurat, może coś okaże się, że wymyśliłeś, czego inni nie wymyślili? Spokojnie się teraz zastanów. Zobaczymy, kto będzie pierwszy z tym imieniem. 2000 zł za imię z koperty. To są bardzo fajne pieniądze, tym bardziej, że nawet jeśli się pomylisz, masz 500, nawet jeśli to będzie jakieś inne nowe imię. A pierwsze jest szy na końcu. I wiesz, że nie jest to Amadeusz, Arkadiusz, Aureliusz. Te trzy propozycje już były, wykluczyliśmy je, czyli zostaje nam co? Jakie imię? No 2000 mogą być twoje, tylko trzeba też naprawdę się skupić, skoncentrować. Wszystko zależy od ciebie, jest teraz w twoich rękach. To jest moment, w którym należy najintensywniej działać. Jesteśmy tak, tak blisko. Tyle już informacji padło, więc teraz tylko kwestia, żeby zebrać to wszystko razem do góry. 2000 zł. O, wydaje mi się, że ten kolejny telefon to już będzie to. Coś mi się tak wydaje, że już w tym momencie niektórzy skojarzyli. Wymyśliłeś kolejne imię, a... Sz. Za imię. Dwie nagrody bardzo kuszące, ale mam nadzieję, że to już będzie 2000 zł. Przez chwilę, może nie myśl o drugiej literze. A, ac, a, e, ar, ak. No, ja już biorę tą kopertę, bo coś czuję, że to już będzie to. Że to będzie imię z koperty i każda osoba pełnoletnia teraz przed telewizorem, która jest, ma szansę zdobyć 2000 zł. Wystarczy tylko wymyślić to imię, zadzwonić pod któryś z tych numerów, poszukać w ten sposób otwartej linii, podać mi to imię tutaj na antenie i masz 2000 zł, które wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. Nawet jeśli się pomylisz. I tak jest 500 za nowe imię. Uwaga! To imię... To... Dwa tysiące złotych za już to imię z koperty. Nie Aureliusz, nie Arkadiusz i nie Amadeusz. No, jakby co, wątpię, że się pomylisz, ale jakby co, jest 500 złotych. Ale ja już tutaj mam odliczone 2000 dla ciebie. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. No, czas nie pozwala nam nawet dłużej czekać. Teraz należy działać. Kto wie? Przyznam, że tak spoglądam na ten zegarek z niepokojem i muszę was popędzać. Nie ma innego wyjścia. Za chwilę będzie po prostu za późno. To nie chcę, żeby się zastanawiać. Jeżeli masz jakiś pomysł, tylko możesz wygrać. Nie ma innej możliwości. Możesz tylko i wyłącznie wygrać 500 lub 2000 złotych. Co jest w tej kopercie? Nie Aureliusz, nie Amadeusz, nie Arkadiusz, czyli... Co to może być?
znasz to imię na pewno. Więc już dłużej się nie zastanawiaj, tylko działaj. No, chociażby z podstawówki znasz to imię. No, dlaczego na pewno na lekcjach? No, to słuchajcie, to powiem tak. Była taka stajnia. Właśnie tego pana musiał ją posprzątać. Może nie wdzięczne zadanie, ale zasłynął przez to. Trzeba było ją posprzątać. Właśnie stajnie tego... To jest stajnia... No, właśnie kogo? Żeby sobie teraz coś przypomniał, tak? No, słuchajcie, właśnie on tak ma na imię, to jest w kopercie. No, jeżeli masz inny pomysł, zgłaszaj się po 500 zł, ale jeżeli przypomniało ci się właśnie w tym momencie, jest ten pomysł, to no, nie wszyscy będą kojarzyć, na pewno nie wszyscy będą kojarzyć, bo może no, nie, akurat nie przypomną, może 5 minut w programie sobie przypomną, czasami tak bywa. Ale ci, którzy skojarzyli, ci, którzy wiedzą, no właśnie stajnia Ausza. No on właśnie jest w kopercie, jakie to imię? Na pewno sobie ktoś przypomniał, bo musimy teraz kończyć program. Uwaga, szybciutko działają ci, którzy wiedzą. Za 2000 zł, inne imię za 500. No, dobrze, nie będę powtarzać, kto słyszał, ten dzwoni teraz. Ostatnia szansa. Ja już nie będę się powtarzać, nie każdy kojarzy. Więc jeżeli ty kojarzysz, jeżeli wiesz, to jesteś jedną z nielicznych osób, wykorzystaj to. Bo kończymy już program, więc w tym momencie trzeba szybko działać. To imię, to za 2000 zł. Mam nadzieję, że no nie wiem, 2-3 osoby sobie przypomniały. No nie wiem, no parę osób chociaż. Ja wiem, że to było dawno, ta podstawówka zazwyczaj, więc w przypadku większości osób, ale no mam nadzieję, że skojarzysz to i nie. No, parę osób, no i to parę osób może teraz wykręcić mój numer telefonu i ma szansę na 2000 zł. To super, to nie ma konkurencji, to tym lepiej jest w tym momencie to wykorzystać. Lepiej dla ciebie. Inni mogą dzwonić po 500 zł z innym imieniem, jeżeli coś przychodzi im do głowy. Uwaga! Musi pojawić się telefon. Za chwilę będzie po prostu za późno. Strasznie goni nas czas. Teraz trzeba bardzo szybko działać. Jeszcze masz chwilę czasu na wykręcenie mojego numeru. Niewiele, ale jeszcze zdążysz. Za 2000 zł. Imię. Słuchajcie, no nie mam wyboru, no muszę odliczać i to od 5 już. Uwaga, mam nadzieję, że chociaż jedna osoba sobie przypomniała. Uwaga. Czy ja była ta stajnia mitologiczna? 5, 4. Koniec programu, więc ostatnia szansa przed tobą. 3. 2000 albo 500 zł. Kilka osób, które skojarzyły moją podpowiedź, powinny w tym momencie dzwonić. Za chwilę będzie za późno. Drugi raz może się nie powtórzyć taka szansa, żeby tylko kilka osób wiedziało. Dwa.
niesamowite. No jedna osoba, żeby wiedziała, to wystarczy. I już ma piękną drogę do 2000. Bez konkurencji zupełnie, myślę. Co to za imię? Jeśli masz inny pomysł, też dzwoń. To będzie 500 zł, też bardzo fajna nagroda. Ale ostatni moment, żeby się zdecydować. Jaka jest decyzja? 1. Ostatni raz dyktuję numery. Spójrzcie tutaj na dole. 704. 307. 111. I telefony komórkowe. Gwiazdka. 7-3-2-2-1. Zero. Koniec odliczania. Brawo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to imię? Augiasz. Pięknie, jak pan ma na imię? Augiasz. A jak pan ma na imię? Wygrał pan 2000. Edward. Panie Bartek, wygrał pan 2000 zł, z przyjemnością to oświadczam. Gratuluję serdecznie. Dziękuję, dziękuję również, dziękuję. Proszę z nami grać jutro. Spotykamy się o godzinie 1, natomiast dzisiaj nocy 1:40. Po co spać, jak można grać? Jutro 7 rano, granie na śniadanie, godzina 11:35, granie na egranie. A jest również konkurs SMS-owy, gdzie kumulacja 3000 zł, więc też warto z nami grać. Zapraszam serdecznie, życzę miłego dnia. Do widzenia.